Musiałem przegryźć. Okej, lecimy. Czołem, brygada, Karol Garncarz z tej strony KSW Gliwice. 10 lat młodszy Artur Sowiński, siemanko. Dziękuję ci bardzo, już cię lubię. Ostatni raz jak rozmawialiśmy w Będzinie przy MMA Attack, miałeś jeszcze brodę, nie miałeś tam z tyłu głowy tego kucyka, dreadów, jak to nazwać, tak nazwać, ale dzisiaj jak cię zobaczyłem, rzeczywiście, no, to mówię, kurczę, 10 lat młodszy chłop. Czyli ogólnie na plus. No to fajnie, że przynajmniej tak wizualnie się potrafi odmłodzić. Który to twój wywiad dzisiaj i o co cię dzisiaj wszyscy pytają? Jakie pytania się powtarzają? Ciekawi mnie to, bo powiem szczerze, widzę, że od początku Artur, 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 Artur i o co cię wszyscy dziś pytają? No, no tak, 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 wiesz co, dzisiaj nie wiem, który wywiad, bo musiałbym policzyć, ile was tutaj jest. Głównie o KSW te dzisiejsze, czyli o moich podopiecznych, o Wiktorię Czyżewską i Michała Domina, bo tutaj, no, tutaj dla nich jestem ich menadżerem i dzisiaj świętuję ich zwycięstwa, bo i Wiktoria bardzo udanie zadebiutowała, no wymarzony debiut w KSW na tak super gali jak dzisiejsza. No i Michał, kurczę, też przebieg walki, Michał Domin zdominował swojego przeciwnika, na sam koniec go udusił, no mega, mega fajnie, no, wymarzony scenariusz naprawdę. Czy tobie... Mówimy o tym, że 10 lat młodziej wyglądasz, ale ten czas mija. Kiedyś to ty walczyłeś dla KSW, dzisiaj już troszkę zmiana ról, masz już podopiecznych pod sobą. Nie tęskno ci? Tęskno. Jak tak wszedłem, zobaczyłem tych kibiców i wiesz, poczułem tą klatkę, bo to jednak jak siedzisz przy tym, dobra, nie jesteś w środku, ale siedzisz w tym narożniku, to i tak czy siak, o, czy Jakub Wikłacz podda teraz swojego przeciwnika? Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Oj, oj. Będzie, będzie podanie. Ale Google udało się. Ale czemp. No właśnie dlatego jest mistrzem, bo potrafi takie chwile przetrwać. Więc tak, tak, tęskno, ale ja mam świadomość, że wiesz, że to moje ambicje sportowe na tą chwilę musimy trochę tak zawiesić na kołku. No, na chwilę. Przedeś do tego świata freaku, bo widzieliśmy cię i w takiej mało sportowej walce właśnie na MMA. Tak, ostatnio wskoczyłeś do Prime'u, wracasz teraz do sportowej organizacji. Gdzie lepiej? Wskoczyłem do Prime'u. W styczniu będę walczył w sportowej organizacji, bo będę walczył w MMA, tak? W MMA 13 stycznia w Jastrzębiu. Tak miksujemy troszkę. Miksujemy troszkę, tylko tamten pojedynek to też nie będzie MMA. To będzie sportowy pojedynek ze sportowym rywalem. Ale na szalonych zasadach, domyślam się. Tak, dokładnie. Rywal będzie znany każdemu, kto interesuje się MMA. Ale szalone zasady będą. Myślę, że większość uznaje za brutalne. Ale na pewno każdego zainteresują, no, zapraszam śledzić KF MMA. Myślę, że w tym tygodniu, może w przyszłym będzie już znany przeciwnik i znane zasady. Przypomniało mi się, jak rozmawialiśmy przed MMA Attack na ważeniu, to waliłeś tam sucharkami i mieliśmy na gali spotkać się znowu, nie spotkaliśmy się i mieliśmy sobie przygotować sucharka. To jakiś nowy sucharek od ciebie, atakuj. Kurczę, wiesz co, znowu jestem nieprzygotowany, ale już teraz będę pamiętał, już przygotuję i nie będę mówił nikomu, dopóki ci nie spotkam, ale mam też taki challenge. Chciałbym, żebyś to na kolejny wywiad przygotował. Mam czarną koszulkę, to będzie dobrze widać. Dajecie duży palec i mały i teraz zamieniacie, tak? Czyli chowasz te, a włączasz te. Patrz, udało mi się. A uda wam się to? Ho, ho. I czy uda tobie się to na kolejnym wywiadzie? No pokaż. Tak, nie, nie, ten długi, 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 długi i mały, no długi i mały, teraz zamieniasz. Dobrze, i zamieniasz. O, tak. Okej. Okay. No, taki to powiem szczerze, trochę nachodzonego, jak to kiedyś w jednym wywiadzie było. Ale nie było fatality, także jest okej. Okay, potencjał jest. Ale chciałbym, żebyś to tak zrobił sprawnie, nie? Tak jak mi się udało, także, czy udało, tak jak ja potrafię. Ja mam sucharek ostatnio. Dawaj, słyszałem. Dawaj. Ja widziałem, że ty przygotowany. Rozmawia Tygrysek z Kubusiem Płatkiem. Kubuś Płatek mówi do Tygryska: wiesz co, Tygrysku, ja to chyba nie lubię tego prosiaczka. A Tygrysek: to nie jedz. No dobre.
Teraz tak mi się przypomniał taki... Przypomni ci się coś, czy nie? Przypomniał mi się, ale taki on się nie nadaje kompletnie, no, więc nie powiem. Ale takie, co się nie nadają, nie, są nie, fajne. Nie, 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 no tak, one są najlepsze. One są najlepsze. Dawaj. Nie, nie. Dobra, jak mówimy o żartach, dobrym humorze i śmiechach, Najman Murański się szykuje. Wszedłeś do świata frików, musisz to skomentować. Kto wygra, dlaczego, jak to widzisz? Szczerze, ja jestem w ogóle nie podpalony tą walką, nie jara mnie, bo na tą chwilę jeszcze nie doszło do konfrontacji słownej między panami. Mam nadzieję, że jak usiądą przed jakąś konfą, bo to na Heligu jest, tak? No to oni mają rundki? Nie, oni mają, tak, rundki, bo cage są, a nie wiem co oni mają, dobra, mniejsza o to. Jak zaczną wymieniać argumenty, że ten jest taki, a ten jest taki, ale argumenty, nie przezwiska, to mam nadzieję, że mnie to jakoś zacznie jarać. Na tą chwilę pan Jaca został zweryfikowany, Najman został zweryfikowany wielokrotnie. Więc... Jaca coś potrafi oprócz przyjmowania ciosów? Jak byś to widział? Nie potrafi nic. Pan Marcin, kurde, no to co pokazała ostatnia walka, to... Dzisiaj widziałem, że napięty przed lustrem wrzuca, że musi zacząć zbijać wagę, bo to będzie klucz do zwycięstwa ze starym Rurańskim. No. W ogóle jestem fanem tego, jak Marcin Najman się napina. Nie wiem, czy to będzie zawsze wciągnięty brzuch, tutaj tak lata. Ona w ogóle nie odstaje, tak wiesz, jak to mają dobrze zbudowane osoby, tylko ona jest taka wypchnięta do przodu poprzez barki. Nie, jak jestem w bardzo nieformie, to też tak chodzę właśnie po mieszkaniu, żeby nie wyglądać na otyłego. No, na tą chwilę ta walka mnie nie parzy, nie bawi i nie czekam na nią. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo jestem fanem frików. Tylko kurde, no tak jak mówię, Najman już był tyle razy, wiesz, Jacek. No to też już nie ten czas, bo na początku to było fajne, wiesz, a teraz to już tak bardziej mnie śmieszy jego francuski, tak, niż to, że on się z kimś przekrzykuje i udaje fajtera. To już tak, nie wiem, może jakby szkołę językową, bo, o, to by i korepetycje internetowe udzielał, to bym oglądał, a tak z Najmanem tak niekoniecznie. Mamy co-main event, kończymy bajerkę, bo zaraz walka wieczoru, szybciutko, Mamet czy Pudzian, zobaczymy po walce, czy to dobrze trafiłeś. Tak, Wiktoria Czyżewska i Michał Domin, oni już mi kilka kuponów wprowadzili, że mam więcej gotówki. Jeszcze do szczęścia na niektórych kuponach mi brakuje właśnie zwycięstwa Mameda, bo na niego był dobry kurs, 1,70, także... Mamet. Mamet, daj z siebie wszystko, no, a będzie fajnie, nie? Nie przytrzymuję, dzięki, było wesoło. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, życzę wesołych świąt. I następnym razem suchary i pamiętajcie, nie? Ja to muszę potrenować. Do zobaczenia. Dzięki.